Jesteśmy w Warszawie, tutaj toczy się trzeci dzień szczytu klimatycznego Together 2021. Za nami kolejna z debat i tym razem rozmawialiśmy między innymi o innowacji i o tym, jak ona może wpływać pozytywnie na klimat. Nie stawiamy kropki po debacie, wręcz przeciwnie. Na gorące krzesła zaprosiłam pana Cezarego Albrechta, członka zarządu firmy T-Mobile. Dzień Dzień dobry. dobry. Jesteście Państwo jednym ze światowych liderów, jeżeli chodzi o nowe technologie. Proszę powiedzieć, jak to przekłada się na Państwa działania na rzecz środowiska? Czy mamy dwie warstwy działania? Najpierw działamy i pokażę przykłady naszego działania na własnym podwórku, bo trudno przekonywać kogoś do proekologicznego, innowacyjnego zachowania, a nie być w tym samym liderem, prawda? Podam dwa, trzy przykłady. Oferujemy teraz w naszych sklepach nie tylko nowe urządzenia, ale też urządzenia, które są z odzysku, to znaczy one były już kiedyś używane, ale sprawdziliśmy ich sprawność, czy dobre są, czy baterie działają, wyglądają bardzo ładnie, jeżeli nie naprawiamy je też optycznie i proponujemy klientom też alternatywę do nowych urządzeń w postaci takich z odzysku. Doskonała proekologiczna inicjatywa. I miejmy nadzieję, że to będzie jeden z przykładów dla innych branż w ogóle, aby zacząć naprawiać zamiast wyrzucać, prawda? To jest jakby jeden z takich większych bolączek, które mamy. A z tego co wiem, to Państwa flota jest napędzana energią elektryczną. O tak. Od jakiegoś czasu już konsekwentnie zmieniamy naszą flotę z samochodów czysto spalinowych na hybrydowe i też mamy takie, które poruszają się tylko energią elektryczną. Wymaga to nieco przestawienia, jeżeli chodzi o planowanie i logistykę w korzystaniu z takich samochodów. No właśnie chciałam pana zapytać, jak to wygląda od podszewki, kiedy jesteśmy w pracy, wiadomo, że ten czas jest podwójnie na wagę złota, a tutaj jeszcze trzeba się doładować. Jak to wygląda? Otóż doładowanie, mamy tak, doładowanie samochodów, które są hybrydowe, może się odbywać podczas pracy. Mamy w garażu kilka stanowisk, które są, gdzie w pobliżu wiszą takie wallboxy. Tam można podłączyć samochód, podczas gdy się jest w biurze, w międzyczasie ładują się samochody. Mamy też takie samochody, które są częścią naszego carpoolu, czyli każdy może z nich skorzystać i one są, tam dbają osoby zarządzające tą flotą, aby do dyspozycji stały tylko samochody naładowane. I każdy z naszych pracowników może z nich korzystać, na weekend z nich korzystać, tak żeby zapoznać się ze specyfiką takich pojazdów i zaletami. Bardzo fajnie. A jeżeli chodzi o Państwa maszty nadawcze, one chyba też przyczyniają się do tego, żebyśmy mogli dowiedzieć się, jak wygląda sprawa czystego powietrza w Polsce. tak jest. Znaczy, maszty nadawcze. Tam, gdzie jest to możliwe technicznie i ma to sens, są też miejsca, w którym możemy umieścić na przykład sensory, które pokazują nam właśnie wszystkie pomiary dotyczące pogody. Zaczynamy też dowieszać do naszych masztów panele fotowoltaiczne, tak, aby wykorzystać to miejsce i zarazem na potrzeby naszej własnej konsumpcji energii elektrycznej być tutaj w większym stopniu samowystarczalnym. Takie rzeczy też robimy. Są Państwo bardzo innowacyjni, dużo się dzieje. Proszę zdradzić, jakie są plany na najbliższe miesiące? Otóż, tak jak już w przeszłości, chcemy w większym stopniu przekonać naszych partnerów samorządowych, partnerów biznesowych do tego, że warto i że opłacalne jest też stosowanie jak najlepszych, nowszych technologii ICT. Samorządy oczywiście to pierwszy z klientów, jeżeli chodzi o tak zwane smart city, czyli o wyposażenie miast, miejscowości w system sensorów i aktorów, które pomagają bardziej racjonalnie, energooszczędnie planować, logistycznie dysponować czy to energią, czy też przestrzenią do parkowania, czy też energią elektryczną, która jest potrzebna, aby oświetlić ulice itd., itd. Mamy szereg pomysłów na to, aby umożliwić i usprawnić w ogóle te czynności. Zarządzanie odpadami na przykład jest kolejnym z takich obszarów, które można usprawnić dzięki cyfryzacji. Takie rzeczy, takie oferty kierujemy do naszych klientów z obszaru publicznego. Przedsiębiorstwa duże, małe, każdej wielkości mogą też skorzystać czy to z naszej siły przerobowej, przeliczeniowej, która umieszczana jest w chmurze, bezpieczna dla każdego i tym samym jakby tworzy zbędne
korzystanie z własnych lokalnych urządzeń czy komputerów, hard dysków, ale też mamy właśnie też dla wszystkich, którzy nie są bezpośrednio z branży telekomunikacyjnej, a na przykład zajmują się agrykulturą. Mamy rozwiązania usprawniające produkowanie żywności, pomagamy, są takie pilotaże, pomagamy gospodarstwom lepiej planować nawadnianie, lepiej planować nawóz i w ogóle całą logistykę, która jest potrzebna i dosyć skomplikowana, złożona w takim przedsiębiorstwie agroturystycznym czy agrowystycznym. Czyli działacie Państwo bardzo szeroko, jeżeli chodzi o te ekologiczne działania. Plany są też bardzo ambitne i poprzeczka zawieszona wysoko. Będę trzymać kciuki, żeby udało się zrealizować te ambitne cele, żebyśmy mogli spotkać się tutaj za rok i powiedzieć, że dzięki temu oddycha i żyje nam się w Polsce lepiej. Mogę jeszcze dodać jeden z naszych celów ambitnych, który sami sobie stawiamy. Otóż jeżeli chodzi o CO2, to jest chyba najbardziej nośny i zrozumiały wskaźnik postępu, czy działamy proekologicznie, czy nie. Ustaliliśmy sobie jako cel, żeby do roku 2025, a to wcale nie jest tak odległy termin, prawda, zredukować CO2 o 95%, a nie dalej jak w roku 2030 chcemy być na poziomie net zero, to znaczy konsumować tyle, emitować tyle CO2, co będziemy w stanie też skompensować przez inne działanie. To jest nasz cel do roku 2030. Bardzo ambitny, ale musimy być tutaj prekursorem, musimy być w awangardzie i przekonywać innych, nakłaniać do naśladowania naszego przykładu. Przed chwilą powiedziałam, że poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Po tym, co Pan jeszcze dopowiedział, mogę powiedzieć, że w swoich planach już ją przeskakujecie, więc trzymam kciuki w takim razie za te dziękuję sukcesy bardzo. I dziękuję bardzo. Dziękuję.